Dzień dobry, dobry wieczór. Tomasz Sochacki i ja, Jacek Pożycki, Teksty Stella. Witam Was pięknie. Wszyscy, którzy czytacie, a posłuchacie OX.pl. Witam Cię, Jacku. Witam Cię. Ja dzisiaj mam trudne zadanie, bo będziemy czytać Twój tekst. Tym bardziej, że ja z moją gwarą to średnio, ale dam z siebie wszystko, to znaczy postaram się. Dobrze, powiedz mi, czytamy Twój tekst niedawny, bardzo mi się podobał. Chciałbym, żebyś go przeczytał na spółę ze mną. To co, zaczniesz ty, czy ja jak No to ja zacznę. Dobra. Ja zacznę, a ty będziesz dalej czytał. Jasne. Po troweryńce. Francek chciał robić wewerku w Trzyńcu jako inżynier. Urządzał z jakimiś ludziami, którym się fest spodobał, że jest szykowny. Musiał jednak jeszcze ostatni raz powyrządzać ze samym najwyższym panem dyrektorem. Tuż za nim przyszedł, a dyrektor się podziwał na Franków życiorys, którym było napisane, że kończył szkołę. A co wszystko umie robić? A za chwilę ten dyrektor się go spytał. Dostali żeście panoszku jakieś stypendium na tą szkołę? Nie, panie dyrektorze. A kto zapłacił za te wasze szkoły, a za studiowanie? Foter? Ja, foter. A kany robi wasz foter? O niekowolim. Dyrektor się na synka podziwał, a chciał po nim, co by mu pokazał ręce. Francek mu pokazał paski, kiedy były czyste, a gładkie. Pomagaliście kiedy waszym fotrom? Na nim, bo oni dyski chcieli, co bych się uczył, studiował, a czytał godnie książek. Z tego nie poradzę moc nic zrobić na gospodarce, a przy chałupie. Dyrektor mu prawi. Cóż dobre, pyty. Jak przyjdziecie do chałupy, to opucujcie ręce waszemu fotrowi, a wróćcie się tutaj jutro rano. Francek był rot, bo czuł, że na ozaj z tą robotę dostanie. Jak przyszedł do chałupy, to się spytał swojego fotra, jeśli mu może umyć ręce. Foter się na niego podziwał, ale był rot, że synek chce mu zrobione packi opucować. Nie wiedział jednako, czy mu to robi. Francek wziął mydło do lawora ciepłej wody, a opucował foterowi ręce kąsek po kąsku. Pierwszy raz synek widział, jaki jego foter ma urobione ręce, a wiela mu plęskierzy od ciężkiej roboty. Miał te ręce, a i oszkapione, bo się popolił od fajera, albo się buchnął kładziwem po palcu. Pierwszy raz Francek poznał, jako to je, i się robi na każdo, a jak się w ten czas mopacki. Widział, jak ciężko foter musiał robić, co by synkowi zapłacić szkoły, a książki. Te wszystkie klęskierze, a oszkapiono skóra, to było na isto to, co foter płacił za to, że Francek mógł studiować, a mieć w żywocie fajną robotę. Jak już Francek opucował fotrowe ręce, to stanął, utrzył ich ucierokiem, a potem poszedł poukluzać hamernie. Wieczór synek a foter wyrządzali do nocy. Ani nie wiedzieli, że je tela wiecy do obrządzenia. Na drugi dzień rano synek szoł zaś do dyrektora werku, kiedy się go chnec spytał. Coście panoszku wczoraj robili, a coście się nowego nauczyli u was duma? Teraz ty. Franckowi się Gantz chciał obeczeć, ale rzekł dyrektorowi. Opucował rzek futrowe ręce, a jak rzek skończył, to poukłodzał całym hamernie. Teraz już wiem, że jeżek isty, że bez moich futrów bych nie był tym, kim rzek je tutaj, a te razy. Hned po tym, jak rzek opucował futrowe packi, rzek se wymszął, jak ciężko je robić samemu. Skopił rzek, że muszę se jednym drugim pomagać, bo samemu jest fes ciężko wszystko robić. Dyrektor se na synka podziwał, a rzek. To je więc kierom kledom u tych, co robią wewerku. Bierem do roboty inny tych, kierzy poradzą, mąc w zyce pomóc inkszych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą, jak ciężko robią inksi, a wiedzą, że grejcary to nie ma najważniejszo, wiec w żywocie. Mocie tą robotę. Dziecka od małego trzeba uczyć roboty, a i jak się uczy, lebo sztudruje. Musi wiedzieć, jak procnie trzeba robić, co by się zarobić na kąsek chleba. Jak mu dowomy grejcary, a nie uczymy, wielo są worce, to ich wóbec nie będzie mieć w zocy, a nie będzie mieć w zocy ani nas. Ale nie będzie mieć w zocy żadnego człowieka, bo się mu będzie zdać, że glajcary idzie lakko zarobić albo rosną jako ucherki na strumie. Musimy dawać waszym dzieckom wszystko to, co im patrzy. Obliczki, jodło, komputer, koła, bawidełka, ale jak matka pucuje blaszki, to muszą jej pomóc. A jak foter sprawuje płot, to też muszą, a skąd kładziwo pierdzier grzać. Po jodle niech się umyją ze sobą talerze, niech se poskładają swoje wyprane obliczki do szafy, a niech z wami pospouważą. Mocie jaką robotę kolochałpy, to im dejcie, a spoń mało wiela.
Żaden nie wie, co nasze dziecko będą robić w żywocie. Może będą siedzieć na żci, a sedziwać do komputera, ale pomoc futrom, a robota rękami ich nauczy, że na chlebce trzeba zarobić, a glejcary nie lezą na miedzy. W żywocie dowomy, a pierymy. A to jako nasze dziecka będą mieć inkrzyk zocy, się nauczą w chałupie od nas. Jak nie nauczymy dziecek robić, a pomagać sobie, a ludziom, to im robimy przeogromną krzywdę. Francek dziero po rokach se wszymą, że zmazane, urobione futrowe ręce są więcej worte jako miech glejcarów. Mhm. Przeczytaliśmy. Poczytaj, nie komentuj mojego czytania. Dobrze, powiedz mi, skąd pomysł? Bardzo ciekawy tekst? Mi się wspomniało, jak mój fotel robił na szachcie, bo on był chawierzym, robił na dole i dyski, jak przychodził do chałupy spadki, się opucował na szachcie w łaźniach, to miał furt takie czorne ręce od szmyru, od wąglo, bo jak wiesz, chawierze tej roboty nie mają lachki. No a dyski, że widział, że a jak potem już był na pędzyi, to miał te ręce furt takie czorne. Nie za ich było umyć. On te ręce takie miał do śmierci, od tego wąglo, bo mu ten wągiel tak zalózł do tej skóry. No a potem gdzie proporoka, że chce przymnął, że te ręce zmazane od tego wąglu, a od tego szmyru, no to te ręce zarobiły na to, co bych potem mógł mieć szkoły zrobione, co bych potem mógł studiować. I ja ci powiem tak, że ta historia, to jest historia o mnie. Chciał, żebych się uczył, żebych studiował. Tej roboty mnie moc nie uczył, ja potem musiał dziepro po jego śmierci uczyć, jako co się w kole chałupy robi. Ale do dziś to, co mam, ja sobie myślę, że kupa wiedzy tych, co mam dzięki temu, że ten foter tak ciężko robił. I ty takie urobione ręce z pęskierzami, te ręce takie oszkapione, to są te ręce święte. Te ręce, które robią na ten chleb, no i ja sobie myślę, że każdy z nas by miał te ręce już potem na starość ucałować, bo to nasi fotrowie to jest skry z nich, my tu są i ja sobie myślę, że takie urobione ręce, nie każdy ma, bo jeden robi lekciejszą robotę, jeden robi cięższą robotę, ale dyski je także starzy ludzie, te ręce mają takie pomarszczone, takie urobione i te ręce to jest to, co na nas robiło. Dobrze, bardzo, bardzo to ciekawe jest to, co mówisz, że to jest ten tekst właśnie z takich twoich osobistych doświadczeń i myślę, że im wcześniej rodzice dadzą pomagać sobie, nie, to tym dla dzieci lepiej, bo te dzieci będą widziały, jak ciężko jest pracować i że to nie spada z nieba tak po prostu i nie tylko siedzimy przed komputerem i dostajemy to, co rodzice nam dają. To jest chyba... Robota jest roztomańto, bo jest robota taka, że są ludzie, którzy siedzą przy komputerze i robią, ale mi idzie o taką robotę w chałupie, że my musimy dziecka uczyć robić kole chałupy. Jak coś robimy, to musimy robić podpołu z nimi, co by one wiedziały, że ta robota to też jakoś integracja we familii, że ta robota podpołu z rodzicami, z fotrami, to jest coś takownego, co nas integruje i no i ministerka sprawiła, że robota uszlachetnia człowieka, to znaczy jak my robimy, ale musimy robić rękami, bo to jest tak, że my możemy robić na komputerze, możemy się cykać palcami na klawiaturze, ale jak coś robimy fizycznie, jak się kapkę poruszamy na polu, czy robimy taką robotę, że my są zmordowani, no to jest taka robota, nad którą się człowiek potem rozmyśli, że wiele musiał siły włożyć, wiele musiał się narobić, żeby coś mało wiele zrobić, bo czasami tak, że się kliknie Enter, tak, a już to jest. Żeby wykopać dziurę, albo ja nie wiem, żeby hajdowni, ja nie wiem, jak się kidało gnój, no to było parę dni roboty, jak się szkubało, się chodziło na szkubaczki, to było też parę dni, to nie był jeden wieczór. Jak się zbierało ziemniaki, zbierało siano, to też była robota, ale to była robota, która się robiła w familiach, robiły to dziecka pospołu z fotrami i to była robota taka, że integrowała ludzi i dawała młodym to, że potem mieli wzocy i grejcar, bo jak grejcary przychodzą lachko, to potem się lachko ich wydawa. No zgadza się. Dzieciaki dowiadują się, jak ciężko jest zarobić na chleb, przy okazji się integrują w rodzinie,
No i też trochę odciążają tych rodziców w tych obowiązkach. To jest chyba kapka bardzo ważne. Kapka jak. Jeśli to było tak, że dziecka musiały robić, no i przymus. Dziś o to jest kapkę inaczsze, ale ja myślę, że nie zrobimy krzywdy dzieckom, jak kapkę ich do tej roboty zagnumy. Tomaszu, właśnie. To jest bardzo chyba słuszna puenta, że nie zrobimy na pewno im krzywdy, jak ich do tej roboty trochę zagonimy. Krzywdy im nie zrobimy, a one będą te grajcary można obracać i kulać w rękach 2-3 razy, niż ządą do magazynu, a kupią sobie jakieś chyba widełko albo jakąś książkę. Także ja sobie myślę, że to też jest to, żeby one miały w zocy grajcary, pieniądze, ale żeby miały, ale co by też miały w zocy innych ludzi, bo to też uczy kapkę takiego respektu do innych ludzi. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś wziąć udział właśnie w tych naszych tekstach Stella. Mam nadzieję, że zobaczymy też w gościu OXPL. Już zapraszamy Państwa. Jeżeli ktoś się chce podzielić komentarzem, jak to było w domu, czy rodzice nakłaniali jakoś, zachęcali do pracy razem, czy pomagaliście Państwo, to też zachęcamy do komentowania i bardzo dziękujemy za te komentarze, które były w poprzednich odcinkach. No i co, w takim razie? Jeszcze powiem Tela wszystkim, żeby Was nie było gańba pisać, bo gańbę trzeba schować do podstola, a jak kiedy chce coś po naszemu napisać, to piszcie. Super. Tak. Po naszemu. Nie ma co. Po naszemu. Może być po naszemu, może jako kiedy poradzić, bo to jest tak, że jak ja coś napiszę na internecie, to tam komentują to roztomańci ludzie, komentują to jako poradzą, ale to jest tak, że gańbę trzeba schować, a nie bądź się napisać po naszemu, bo ta nasza rzecz musi być pielęgnowana, musimy o nią zadbać. Tak, dobrze. Dziękujemy Państwu. Dobrego dnia. Życzymy dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Dobrego wieczoru, wszystkiego dobrego. W tekstach Stella.